Witam wszystkich, nazywam się Bungo, a my ludziska będziemy grali w Rust, czyli symulator człowieka pierwotnego, w którym będziemy walczyć o nasze przetrwanie przy użyciu kamienia i będziemy polować na pumby. Właśnie tak, ta pumba biedna zginie z naszej ręki, a właściwie to zginie z naszego kamienia, ponieważ jest nam żarcie potrzebne. Strasznie twarda z ciebie pumba, ten kamień na pewno waży całkiem dużo. Tak, co można powiedzieć o Rust? Na pewno większość z was zna ten tytuł, zresztą nagrywam go. O Chryste. Please don't kill me. Tak. Większość was mi ją polecała. Bardzo wiele wiadomości otrzymałem, żebym nagrał tą grę. Jest to survival podobny do DayZ i łączy on też elementy znane z Minecrafta, czyli możemy tutaj tworzyć przedmioty, budować bazy i tak dalej, i tak dalej. Jest całkiem zabawna, grałem w nią może od półtorej godziny. Całkiem dobrze się bawię, więc postanowiłem, że ją nagram. Byłem sceptycznie do niej nastawiony, bo jest to oczywiście wczesna alfa, czyli znowu gramy w nieukończony produkt. Co ostatnio w branży gier wideo jest strasznie popularne. Ale okazuje się, że mam dużo opcji dostępnych już na tym etapie produkcji. I jest bardzo zabawna. Więc tak, spróbuję przetrwać razem z wami. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, jak widzicie, poluję na świnie, na pumby, żeby zabrać im mięsko. Później będziemy musieli się zająć i zbieraniem innych materiałów, takich jak na przykład tutaj ta skała, albo metal, cholera wie. I zrobimy sobie bazę naszą pierwszą, żeby przetrwać noc. Jest to dosyć zaludniony serwer, więc pewnie nie obędzie się bez problemów. Podobnie jak w DayZ, raczej innym graczom tutaj ufać nie można. Mam nadzieję, że to się nie skończy źle szybko. Prawdopodobnie będziemy musieli zaraz poszukać jakiegoś ustronnego miejsca, żeby bazę zbudować, jakąś taką początkową, prowizoryczną. Strasznie mi jest przykro z powodu tych świnek, ale są one nam potrzebne teraz. Chodź tutaj, świnko. Chodź tutaj. Więc tak, podobnie jak w DayZ musimy tutaj jeść. Również w nocy naszej postaci się robi zimno, więc lepiej noce spędzać w pobliżu ogniska. Plus w dodatku jesteśmy nadzy kompletnie. Nasze przyrodzenie dynda wesoło na wietrze. Więc prawdopodobnie też osłoną przed zimnem byłoby jakieś ubranie, które prawdopodobnie też możemy zrobić z fragmentów zwierząt, a właściwie to z ich skóry prawdopodobnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ja mam przy sobie? Mam trochę metalu, trochę drewna, trochę skały. Siarki nawet, wow. Dużo kurczaka. Ten kurczak wypada ze świń, bo logika. I 16 materiału, sztuk. Zbierzemy ten kamień, poszukamy trochę drewna, zrobimy sobie nasz pierwszy toporek. I później poszukamy jeszcze więcej drewna, żeby zrobić naszą pierwszą bazę. Tylko myślę, że będziemy musieli znaleźć trochę bardziej ustronne miejsce. Choć na samym początku kogoś spotkaliśmy. Facet nas oszczędził. Chyba miał spluwę. Więc mieliśmy trochę szczęścia, że spotkaliśmy kogoś w miarę przyjaznie nastawionego. Dobra, czy coś tutaj w ogóle jest? Widziałem, wydaje mi się, że widziałem gdzieś składzik drewna. Słyszę kurczaka. Tutaj jest składzik drewna. Dobra, świetnie. Składzik drewna i metalu. To się nam przyda. Zobaczycie, jak wygląda system craftowania w tej grze. Jest dosyć prosty, intuicyjny. Ale to co dobrze świadczy o twórcach. Dobra, 7 drewna. Za każdym uderzeniem zyskujemy. Również możemy uderzać w drzewa, po prostu tylko wtedy dostajemy po jednej sztuce, co jest dosyć niewydajne. Zresztą tego będę unikał. I teraz zrobimy nasz toporek z kamienia. Tak, jak widzicie, 20 sekund zajmuje zrobienie takiego toporka. Podczas gdy robimy coś, nie możemy biegać, więc raczej trzeba uważać, gdzie to się robi, bo jak ktoś nas zacznie gonić, to nie będziemy mieli szansy na ucieczkę. Ale chyba na razie jesteśmy bezpieczni, więc spróbujemy jeszcze to drewno zebrać tutaj. Dobra, tylko przy użyciu naszego nowego toporka to będzie chyba szybszy proces. Dobra. Ile mamy drewna? 60 sztuk. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy naszego pierwszego schronienia.
Na schronienie potrzebujemy 50 sztuk tego. Będziemy potrzebowali drzwi, czyli 30 sztuk dodatkowo. I co? I będziemy potrzebowali zrobić nasze ognisko. Całkiem sporo tego drewna będziemy musieli zebrać. Więc poszukamy jeszcze jakichś składzików. Chociaż więcej już nie widziałem niestety. Więc być może po prostu zaczniemy ścinać drzewo. Plus przydałoby się znaleźć trochę bardziej usunięte miejsce, bo jak ktoś nas wypatrzy i ktoś będzie miał broń, to stracimy wszystko w mgnieniu oka. To nie byłoby zabawne. Nikogo nie widzę. Tak, w swojej karierze, w tej grze, już miałem do czynienia z innymi graczami i niestety okazuje się, że nie są oni zbyt radośni. Nie licząc dwóch Niemców przyjaznych, których spotkałem, którzy podarowali mi troszeczkę przedmiotów. No, właściwie to jeden przedmiot. Oh shit! What? Yeah, of course. And you? Oh, pickaxe would be cool. Take my pickaxe. Thank you, guys. We raided the house over there, in my direction. Go check it out. Go check it out. There might be stuff there. Oh, thank you. Welcome. See you. Bye. See ya. Thank you, guys. To nie było zbyt miłe, jeżeli chodzi o inne spotkania z innymi graczami. Dobra, ile mam drewna? 85 sztuk. Potrzebujemy go troszeczkę więcej. Tak ktoś pokaźną bazę sobie zbudował. W ogóle to miejsce wydaje się być całkiem obfite w materiały. Dużo zwierząt w okolicy i dużo metalu, dużo kamienia, dużo drewna. Więc prawdopodobnie gdzieś tutaj w okolicy będę chciał mieć swoją bazę tymczasową, wypadową. Zaraz wykombinujemy miejsce, w którym się zaczniemy budować. Ile mam drewna? 97 sztuk. Widziałem gdzieś skałę. O właśnie. No tak, ktoś tutaj ma ewidentnie dużą bazę. To znaczy, że prawdopodobnie ma bardzo dużo rzeczy, takich jak broń, więc raczej tutaj długo nie chcę posiedzieć. Więc szybko zbieram drewno i skałę. I stąd się zmywać będę. Chyba tyle zapasów nam wystarczy na razie, na przetrwanie pierwszego dnia. Naszym celem będzie znalezienie ustronnego miejsca. Chciałbym to zrobić gdzieś w pobliżu wybrzeża. Prawdopodobnie tam najmniej graczy będzie się kręciło. Więc poszukamy. Zobaczymy, gdzie takie skały nas doprowadzą. Tutaj ktoś barykady robił w ogóle, w jakichś dziwnych miejscach. Małe chatki. Słyszę jakby z tej strony morze. Więc spróbujemy pokonać te tutaj skały. Zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Widzicie, to jest dosyć zaludniony serwer. Więc na pewno nie obędzie się bez spotkań z innymi przedstawicielami naszego gatunku. Tutaj ktoś ma coś szykownego. Nawet piec ma zrobiony, ognisko. Wiecie co? Być może wykorzystamy jego bazę na razie. Chciałem użyć ogniska. Czy to jest możliwe? Czy tylko mogę się dostać do skrzyni? Zobaczmy, czy będę mógł rozwalić ognisko i je użyć z powrotem. Najwyraźniej nie za bardzo. Wiecie co? Zrobimy ognisko po prostu tutaj na zewnątrz na razie. Stworzymy jedno. Wykorzystamy to, co tutaj mamy. Może to będzie dobre, może to będzie złe. Zobaczymy. Zastanawiam się, czy będę mógł drzwi tutaj zbudować i zamknąć to miejsce na własne potrzeby. 6 sekund. Nikogo nie widzę. Zresztą tu ewidentnie mam sąsiadów w tym momencie, więc to będzie zdecydowanie tylko na chwilę baza. Tymczasowa. Tutaj w jakimś rogu postawimy ognisko. Użyjemy go. I włożymy tam część naszego żarcia. 5 sztuk. Świetnie, niech się robi. Co byśmy jeszcze potrzebowali?
Prawdopodobnie spróbujemy zrobić być może drzwi. Chociaż nie wydaje mi się to mądre w tym miejscu. Widzimy tu jakichś graczy? Dobra, zaryzykuję. Spróbuję zrobić drzwi. Zobaczymy, czy będę mógł użyć kogoś w budynku. I sobie go przywłaszczyć. Stwórz. Kolejne 30 sekund na zrobienie drzwi. Dobra, obserwujmy teren w trakcie tego wszystkiego. Co my tam mamy? Tam mamy chyba jakieś zwierzątko. Kupę drewna. To też dosyć bogaty teren, chociaż zwierząt chyba nie ma, bo to jest jednak skład metalu albo z kamienia. Dobra. Drzwi zaraz będą gotowe. Zobaczmy, czy będziemy mogli je tutaj postawić. Może być z tym problem. O, a jednak nie. Ha, świetnie. Tylko, że wejść do środka nie za bardzo możemy. To smutna wiadomość. Czy ja mogę rozwalić piec? Chyba nie. Cholera jasna. Dobra, trudno. Otworzymy nasze ognisko. I zabierzmy nasze żarcie i zjedzmy je od razu. Właściwie to wszystko zjem. Co tutaj mamy? Będziemy najedzeni, przynajmniej. Dobra. Ile jeszcze będzie się robiło żarcie nasze tutaj? Jeszcze trochę, więc przy okazji zrobimy naszą bazę własną, której nie postawimy tutaj jednak. Schronienie drewniane. 30 sekund. Cholera. Widzę dwóch gra... Hej. Hello. Hello. What's that? Take it. Oh, thank you guys. You're new on the server? Yes, I'm fresh Bambi. It's very nice of you. You promised you won't kill us if we give you a shotgun? Okay. Down there. Thank you. Well, see ya. See ya. Thank you guys. Cholera, zobaczcie, mam shotguna. Zarąbiście. Dobra, spotkałem już dwie przyjazne grupy. Dobra, wiecie co? Zabierzemy to, co mam tutaj. Zgasimy to. I znajdziemy bardziej ustronne miejsce. No proszę. Wiecie co? Jestem ciekawy, czy mogę przeładować tego shotguna. O tak. Dobra, teraz jesteśmy uzbrojeni. Co prawdopodobnie nam pomoże w przetrwaniu. Mam latarkę włączoną. O tak, czyli w ciemności też będziemy bezpieczni. Przynajmniej będziemy coś widzieć. Udajmy się w tamtym kierunku i zobaczymy, co tam znajdziemy. To nie jest najlepsze miejsce. Tam znowu jest jakaś baza. O, tutaj ktoś ma również swoją kryjówkę. Wow. No ładnie. Wiecie co? Być może użyjemy tego jako naszą bazę. Co by na to? Włożymy tutaj trochę drewna do środka. 10 sztuk. Okej. Okay. Dobra, możemy zapalić. Zniszczymy to, bo wydaje mi się, że jak ktoś wtedy się zrespawnuje, to właśnie w tym miejscu. Mam nadzieję, że to nie jest bandyckie zachowanie. Wydaje mi się, że to miejsce już jest dawno opuszczone, skoro drzwi nie ma. Jestem ciekawy, ile czasu nam zajmie tego zniszczenia.
Ja się zaczynam stresować już. Okej. Dobra, zróbmy znowu nasze drzwi. Z drewna. Świetnie, co ja mogę robić tutaj? Pipe shotgun. Okej. Rewolwer, który wymaga fragmentów metalowych. Dobra. To będzie na pewno przydatne, że mam już bazę. Użyjmy drzwi. Spróbujmy je tutaj postawić, czy to jest w ogóle możliwe. Jest. Okej. Wow, mamy własną bazę ludziska. Wreszcie. Dobra. Podpalimy to. Otworzymy i ugotujemy resztę naszego żarcia. Mam nadzieję, że w tej grze się jedzenie nie psuje. Tutaj będziemy mogli schować nasze rzeczy. Fragmenty metalowe, trochę jedzenia. Okej, co my potrzebujemy zrobić w ogóle? No, mamy nawet lepszy topór. No proszę. Ten topór lepszy schowam na razie. I tabletki antyradiacyjne. Czy ci goście nam aż tyle rzeczy dali? To jest miłe z ich strony. Co mogę tutaj zrobić? Open. Nie wiem, jak się używa pieca. Nigdy jeszcze go nie miałem. Będziemy się wszystkiego nauczyć. Co ja bym chciał? Czy ja mogę zrobić proch strzelniczy sam? To byłoby przydatne. Na pewno. Prawdopodobnie nie. A, mogę. Czego potrzebujemy? Siarki i chyba węgla. Węgiel się z tego tworzy, co? Jak najbardziej tak. Dobra, więc co? Weźmiemy troszeczkę tego. Split. Okej. I zrobimy więcej węgla. Chyba węgla. Węgiel się tworzy w ten sposób, że palimy drewno na ognisku. Tylko 3 sztuki. Co ja bym chciał zrobić jeszcze? Swój własny śpiwór. Sleeping bag. Craft. Postawimy tutaj. Być może wykorzystamy tą bazę do zrobienia jej troszeczkę większej. Czy to ma sens w ogóle? To jest ognisko. Tak średnio to ma sens. Więc to będzie nasza tymczasowa baza dalej. Pozbieram trochę materiału z okolicy i zobaczymy, co dalej zrobimy. Co się z tym robi? Open. Jestem ciekawy, czy... mogę zrobić coś z tym. Mogę to podpalić na przykład? Ciekawe tylko jak. Zobaczmy, czy jak wrzucę tam drewna. Z środka. Czy to coś da? Mogę teraz podpalić? Ignite. Jest, mogę. Zobaczmy, co będzie się w środku działo. Zobaczymy, czy z metalu coś innego się zrobi. Mam tutaj już 6 sztuk węgla. Siarkę tutaj zostawimy i położymy nasz śpiwór w tym miejscu. Okej, świetnie. I teraz prawdopodobnie jak zginiemy, będziemy mogli się tutaj zrespawnować. Zobaczmy, jak celowanie w tej grze wygląda w ten sposób, okej. Musimy przytrzymać przycisk. 11 żarcia. Dosyć dużo tych środków przeciw radiacji. Co jeszcze możemy zrobić? Piec już mamy. Okej. Jakieś paliwo nawet możemy spróbować robić. Bandaże. A co potrzebujemy do zrobienia rewolweru? Dużo drewna, trochę metalu i dużo fragmentów. Okej. To jest lepszy sposób na robienie tego
Fragmentów metalu i węgla. Dobrze wiedzieć. Okej. Z nich się to pali. Open. Mamy 12 węgla. Tak, to możemy zgasić właściwie. Albo niech się pali. Lepiej to wygląda wtedy wewnątrz wszystko. Czyli co, mamy dosyć dużo węgla, dosyć dużo metalu. Fragmentów metalu. Więc myślę, że spróbuję przetrwać tutaj noc. Poczekam, aż się zrobi trochę jaśniej. I będziemy wychodzili znowu na przeszukiwania. Na przeszukiwania terenu.